Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór też mojej gości, którą też już widzą. Dobry wieczór mojej gości, którą Państwa. Witam na trzecim już spotkaniu z cyklu Żydowskie Herstorie, których to spotkań gospodarzem jest Żydowski Instytut Historyczny im. Manuela Ringelbluma, a współtworzy je Fundacja Muzeum Historii Kobiet, której ja jestem tutaj skromną reprezentantką. Nazywam się Anna Kowalczyk. Moją i Państwa gościnią jest dr Agnieszka Żółkiewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Też chciałam się przywitać. I jak co miesiąc, już od 3 miesięcy, będziemy przyglądać się historii żydowskich kobiet. Nasz cykl jest poświęcony tym mniej znanym albo zupełnie nieznanym postaciom, ich dziejom i kobiecej perspektywie wydarzeń, bo jak mocno wierzymy, historia bez herstorii nigdy nie będzie pełna i prawdziwa. Dzisiaj tematem naszego spotkania są strategie przetrwania kobiet żydowskich w getcie warszawskim, tak zwany trzeci front. A opowie nam o tym niezwykle złożonym i interesującym temacie dr Agnieszka Żółkiewska, którą sobie teraz pozwolę przedstawić z jej niezliczonych zainteresowań badawczych. Przede wszystkim pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego, historyczka literatury, tłumaczka z języka jidysz, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. No i też współtwórczyni wielu bardzo ważnych wydawnictw, w tym pełnej edycji dokumentów podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, a także książek Słowa pośród nocy, poetyckie dokumenty Holokaustu, Sefer Niflhes Hoze, Księga Cudów Widzącego, Itzhok Leibusz Peretz, Dusza, legendy, bajki i opowiadania, a także Archiwum Ringelbluma, utwory literackie z getta warszawskiego. Pani doktor zajmuje się też żydowskim humorem. Czy nie pominęłam niczego ważnego? Mogłybyśmy jeszcze wyliczać, czym się nie zajmuję, to raczej jest tego o wiele mniej. Rzeczywiście mam bardzo szerokie spektrum działań badawczych, zainteresowań, także warszawianistyczne. Jestem współautorką takiej monografii poświęconej Warszawie żydowskiej, Warszawa Warsze. Ale dzisiaj, jeżeli ja mogę... Tak, ja jeszcze zanim oddam, bo oddam Pani głos i przejdziemy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, mam dwa ogłoszenia. Pierwsze jest takie i ono też wiąże się bardzo z kulturą i sztuką żydowską, którą Pani intensywnie od lat bada. To jest zaproszenie dla Państwa wszystkich na najnowszą wystawę Żydowskiego Instytutu Historycznego, która będzie otwarta dla zwiedzających już od najbliższego piątku, Niewielkie resztki z Solnej, Izaak Celniker wobec doświadczenia zagłady. Myślę, że już tutaj wkrótce Państwo będą sobie mogli przekliknąć się w komentarzach wprost do strony wydarzenia i do artykułów, które mówią o szczegółach tej wystawy. A drugie moje ogłoszenie jest takie, że zachęcamy i zapraszamy Państwa bardzo do nie tylko uważnego słuchania, ale też zadawania pytań, bo pod koniec spotkania będzie szansa, żeby, mam nadzieję, Pani doktor Żółkiewska na nie odpowiedziała hurtem, więc będziemy się odnosić do nich w drugiej części spotkania, nie na bieżąco, ale zadawać je można przez cały czas. A teraz do rzeczy, bo ja przedstawiając Panią, tak jak Pani słusznie zauważyła, mogłam tylko wymienić kilkanaście aktywności i obszarów badawczych, którymi się Pani para od lat, ale kiedy przygotowywałyśmy się obie do tego dzisiejszego spotkania, mówiła Pani wiele o tym, że od tematu kobiet żydowskich, czymkolwiek się Pani nie zajmowała, nie sposób było uciec. Te kobiety są wszędzie, więc nasze buńczuczne stwierdzenie, że historia bez herstorii
nie jest możliwa, nie jest chyba bardzo na wyrost. Perspektywa gender to nie jest pani podstawowa perspektywa badawcza, a jednak kobiety żydowskie towarzyszą pani podczas poszukiwań badawczych nieustannie. Tak, to jest prawda, chociaż tak naprawdę stricte genderową pracę, jaką popełniłam do tej pory, to jest praca właśnie na bazie humoru żydowskiego. Pozwoliłam sobie kiedyś napisać artykuł o złej żonie w humorze i folklorze żydowskim. Natomiast zajmując się od lat gettem warszawskim, pracując na bardzo różnych źródłach, w sposób nieuchronny cały czas powracał do mnie temat kobiet i do tego stopnia mnie zafascynował, że stwierdziłam, że muszę coś o tym napisać, powiedzieć. I teraz w ramach projektu Encyklopedii Getta Warszawskiego Online wiele z napisanych przeze mnie haseł dotyczy kobiet. Tych o kobietach się nie da, nie sposób nie mówić w kontekście getta warszawskiego, ponieważ było to tak naprawdę, może to zabrzmi dosyć kontrowersyjnie dla niektórych, getto kobiet. I dlaczego getto kobiet? Przede wszystkim w pewnej mierze mówią o tym statystyki, że była od początku wojny, a właściwie od 1939 roku ogromna dysproporcja w Warszawie między kobietami a mężczyznami żydowskimi. Jak Państwo zapewne wiedzą, we wrześniu wielu mężczyzn żydowskich na skutek wezwania do mobilizacji opuściło Warszawę albo zostało ewakuowanych i ta dysproporcja, jaka się wtedy zrodziła, pozostała już do końca istnienia getta, z wyjątkiem getta resztkowego, gdzie jednak mężczyźni byli traktowani jako ten element produktywny, bardziej wartościowy. Ale wracając do tematu, kobiety były bardzo silnie obecne i silnie reprezentowane w getcie, też z tego powodu, że musiały zastąpić od samego właściwie początku wojny mężczyzn, którzy byli w stałym zagrożeniu łapankami do pracy przymusowej. I na początku historii okupacji widzimy, jak kobiety przejmują bardzo wiele ról męskich. Żydówki przejmują te role, w których do tej pory realizowali się mężczyźni, ojcowie, bracia, synowie, dostarczają żywność, zapatrują rodziny w żywność. Także zdobywają środki na przeżycie, czyli przede wszystkim zajmują się handlem ulicznym i to wejście w role męskie nie zmienia się w momencie powstania getta, wręcz przeciwnie, kobiety ten stan rzeczy się utrwala, nawet pogłębia. I ja świadomie, z premedytacją wręcz, nawiązałam w tytule naszego dzisiejszego spotkania do pewnej bardzo interesującej książki, a mianowicie zapisków z czasów okupacji Stefana Szpigielmana, Trzeci Front o wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że Stefan Szpigielman był jednym z uczestników i świadków tamtych wydarzeń, był urzędnikiem Judenratu. I bardzo wiele pisał o zaangażowaniu urzędników Judenratu właśnie w tak zwaną wojnę z Niemcami, czyli walkę o przetrwanie getta, przetrwanie ludzi w getcie. A walczyć można było wtedy z Hitlerem tylko w taki sposób, żeby się nie dać zabić, żeby przeżyć. I bardzo dużo pisze Szpigielman o mężczyznach. Mężczyźni są głównym takim wątkiem jego narracji, ich dokonania, zasługi, natomiast w tej narracji prawie nie ma kobiet, nie istnieją. Co przeczy temu,
co odkryłam w trakcie moich badań, poszukiwań. I dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć, w jaki sposób kobiety w getcie właśnie walczyły przede wszystkim o przetrwanie swojej i swoich rodzin. Nie są to herstories hagiograficzne, które wpisują się w pewien nurt literatury heroicznej, wzniosłej. Są to czasami historie dość kontrowersyjne, o czym za chwilę się Państwo przekonają. Więc dzisiaj poznamy co najmniej cztery takie strategie, bo na potrzeby naszego krótkiego dzisiejszego spotkania pani doktor ustrukturyzowała trochę to morze bardzo różnorodnych i bardzo zniuansowanych historii i osobistych losów, ale ja pozwolę sobie jeszcze tylko może jako pewne motto i podsumowanie tego, o czym była mowa, zacytować samego Emanuela Ringelbluma, który pisał: przyszły historyk będzie musiał poświęcić odpowiednią kartę żydowskiej kobiecie podczas wojny. Zajmie ona ważne miejsce w dziejach Żydów dzięki swej dzielności i wytrzymałości, dzięki którym tysiące rodzin mogły przetrwać te okropne czasy. I o dzielności będzie dzisiaj wiele, ale jak już Państwo słyszeli, nie tylko o dzielności. I mamy też bogaty materiał ikonograficzny do pokazania. To jest chyba ten moment, tak, w którym Państwo zobaczą prezentację przygotowaną przez panią dr Agnieszkę Żółkiewską. Tak, ona będzie dla nas punktem wyjścia i dojścia do pewnych wątków, bo przede wszystkim te zdjęcia zrobione przez współpracowników Archiwum Ringelbluma, głównie przez Henryka Boyma, znanego przedwojennego fotografa, ale także przez Niemców odwiedzających getto, pokazują, jak bardzo silnie obecne były kobiety właśnie w tej rzeczywistości, jak bardzo były widoczne na ulicach. I doskonale już przechodząc po poszczególnych slajdach, które zaraz będziemy oglądać, możemy się przekonać, czym właściwie zajmowały się w getcie. I takim najbardziej pospolitym zajęciem naprawdę bardzo wielu kobiet był oczywiście handel. Handel uliczny, wyprzedawanie lub bądź wymiana ubrań, resztek garderoby. To właściwie robili wszyscy bez wyjątku, kobiety, mężczyźni. I kobiety wykazywały przy tej czynności, w handlu ulicznym bardzo dużą kreatywność, zakupywały materiały, ubrania po zmarłych, przerabiały je, odnawiały, trwał bezustanny recykling rzeczy. Dla mnie, nie wiem czy Państwo pamiętają, wiersz Szlęgla o matce, której pomnikiem powinien stać się garnek. Natomiast dla mnie takim pomnikiem, symbolem kobiety w getcie jest puszka olbrzymiej wielkości, przypominająca wiadro, prawdopodobnie po ogórkach konserwowych, którą nosiło ze sobą wiele kobiet, wiele matek zapotrzebujących rodziny w żywność, zwłaszcza w zupy z kuchni ludowych. I tutaj Państwo mają jedną z takich kobiet. To jest kolejna kobieta z taką puszką. Ich było bardzo wiele w tym tłumie, który przewijał się głównymi arteriami i mniejszymi arteriami getta. Cały czas Państwo widzą kobiety właśnie. Tu jest oczywiście kobiety, które nie mogły zarabiać, które były w stanie skrajnej nędzy, parały się żebractwem, ale oczywiście to prowadziło do śmierci. Najczęściej też bardzo niebezpiecznym zajęciem, do którego podejmowania zmuszone były starsze, zwłaszcza kobiety, którym ciężko było znaleźć pracę, było czuwanie przy chorych na tyfus. To była bardzo niska płatna praca, ale one, nie mając innych form zarobku, decydowały się na to. Tutaj widzimy dalej kobiety. Kolejnym takim obszarem, gdzie kobiety się realizowały,
zwłaszcza na ulicy była handel żywnością, żywnością przeszmuglowaną z zewnątrz, sprzedawanie jedzenia, picia. Jak Państwo się mogą przekonać, te produkty, jakie oferują kobiety, są nierzadko bardzo niskiej wartości. Tutaj handluje kobieta opaskami, ale większość z tych kobiet handluje takimi naprawdę podstawowymi produktami jak chleb, bułki, mąka, ewentualnie zielenina i niektóre można powiedzieć, że handlują, tak się mówiło przed wojną, powietrzem, czyli jakimś żelastwem, starzyzną, rzeczami zbieranymi, odkupowywanymi. O, tu widzą Państwo właśnie taki stragan uliczny. Ja natomiast dzisiaj chciałabym przede wszystkim powiedzieć o takich czterech strategiach na przetrwanie. Tak powiedziałam, niektóre z nich mogą budzić kontrowersje, a wręcz niezgodę. Jedną z takich strategii na przetrwanie był szmugiel. Skala zaangażowania kobiet w szmugiel jest trudna do oszacowania. Natomiast kobiety z reguły szmuglowały w pojedynkę, samotnie. I wiemy, że ta skala jednak była bardzo duża, ich zaangażowania w przemyt towarów z aryjskiej strony. Dlaczego? Dlatego, że w wielu świadectwach z tego okresu pojawiają się wzmianki o zabijanych przy przechodzeniu granic getta nielegalnym kobietach. Te wzmianki pojawiają się równie często jak wzmianki o zabijanych dzieciach, szmuglerach. Więc i tak samo, jeżeli spojrzymy na pewne statystyki pozostawione na przykład przez administrację aresztu centralnego w getcie na Gęsi, to widać dysproporcje między mężczyznami i szmuglerami złapanymi tam, a kobietami, gdy kobiet było zdecydowanie więcej. To były najczęściej bardzo młode kobiety i tu widzimy dwa zdjęcia, które się zachowały, jest ich troszkę więcej. Szmuglerek, kobiet, które zostały dzięki staraniom prezesa Judenratu Czerniakowa wypuszczone z aresztu centralnego wiosną 1942 roku. Właściwie Czerniaków uratował im życie, ponieważ jak Państwo wiedzą, najczęstszą karą, jaka spotykała kobiety, mężczyzn, wszystkich szmuglujących, była śmierć, kara śmierci, ponieważ karano za samo opuszczanie getta. Druga, jeżeli nie karano śmiercią, to zamieniano to ten wyrok na wyrok 3 lat, co zwykle też prowadziło do śmierci ze względu na warunki panujące w więzieniach. Jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o szmuglerki, że bardzo często te młode, ładne kobiety, zwłaszcza te ładniejsze, były, zanim zostały sprowadzone do więzienia centralnego aresztu w getcie bądź na Pawiak, bo tam też trafiały, były gwałcone przez żandarmów niemieckich. Wcale nie było to rzadkością. I tak jak powiedziałam, mimo surowego zakazu kontaktów seksualnych z żydówkami. Teraz się przekonamy, że ten zakaz był wielokrotnie łamany, przez co przemawia też hipokryzja Niemców i stworzonych przez nich zasad czystości rasy. Jeżeli chodzi o szmuglerki, tak jak powiedziałam, one działały zwykle pojedynczo. Pojedynkę, nie tworzyły spółek. Natomiast była pewna grupa kobiet wywodząca się z najbiedniejszych ulic Warszawy, a tym samym getta warszawskiego, z rejonu Smoczej, Krochmalnej i Stawek, która angażowała się osobiście w szmugiel, bo stamtąd wywodziło się bardzo wielu szmuglerów.
i całe ulice, całe domy, całe rodziny, w tym kobiety brały udział w przemycie. I to jest też bardzo interesujące zjawisko. Natomiast tu mamy, przede wszystkim w getcie mamy do czynienia ze szmuglerkami, które działały w pojedynkę. I one czymś, co szmuglowały, wiadomo, szmuglowały przede wszystkim ubrania, jakieś drogocenne rzeczy, sprzedawały je po aryjskiej stronie i wracały z żywnością, którą albo przynosiły rodzinom, albo sprzedawały na ulicach getta. I tak powiedziałam, ta skala tego procederu była bardzo, bardzo duża, jeżeli chodzi o kobiety i ich zaangażowanie. I to była jedna z bardzo powszechnych strategii wśród kobiet. Natomiast taką drugą strategią, budzącą może kontrowersje, była prostytucja. Prostytuowanie się kobiet w getcie było niestety zjawiskiem powszechnym. I o tym wspomina już w styczniu 1941 roku Emanuel Ringelblum, że nędza, która gwałtownie się spotęgowała po zamknięciu getta, pcha kobiety nawet z bardzo dobrych, tak zwanych przyzwoitych rodzin, do uprawiania prostytucji. I że to było zjawisko znamienne dla Warszawy, dla warszawskiego getta, jako takiej pewnej, świadczą reakcje Żydów przybywających do getta z zewnątrz, z innych mniejszych gett. Pamiętam taką jedną relację z Żyda z getta Falenickiego, który przeżył głęboki szok obyczajowy, kiedy zobaczył wystające prawie w każdej bramie domów przy ulicy Gęsiej młode dziewczyny. I tutaj trzeba powiedzieć, że prostytucja obejmowała wszystkie kobiety ze wszystkich grup wiekowych, z wszystkich grup społecznych, także dzieci, dziewczynki prostytuujące się były bardzo liczne. Jeden z lekarzy wenerologów wspomina w swoich zapiskach o epidemii syfilisu wśród dzieci. Dzieci za bułkę, suchą bułkę się sprzedawały. Natomiast to, co zmuszało kobiety oczywiście do prostytuowania się czy uprawiania nierządu, to było przede wszystkim potrzeba przetrwania. One były bardziej skłonne do uprawiania nierządu za jedzenie bądź za pieniądze niż wcześniej. Ale mamy jeszcze do czynienia z różnymi rodzajami prostytucji. Z prostytucją taką pospolitą, uprawianą na ulicach, w zaułkach, bo jak wiemy, problem mieszkaniowy był ogromny w getcie, ale też z prostytucją bardziej ekskluzywną, uprawianą przez kelnerki, tak zwane dziewczynki barowe w różnego rodzaju kawiarniach i lokalach gastronomicznych. One bardzo często były do tego przymuszane bądź zachęcane. I właściciele kawiarni i restauracji zamieniali się też często w alfonsów, stręczycieli. No ale były też widoczne w getcie związki, takie kontakty erotyczne nawiązywane między Żydówkami a nieżydami. I w tej grupie byli i niemieccy żołnierze, oficerowie nierzadko, i polscy policjanci, i polscy szmuglerzy. I ten rodzaj związków z nieżydami, zwykle relacji seksualnych, przeradzał się w coś trwalszego, długofalowego,
pewnego rodzaju układ umowy między kobietą, Żydówką, a jej kochankiem, który ona próbowała podtrzymywać. To chęć podtrzymywania tej relacji była też ze strony zwykle nieżydowskiego kochanka. I korzyści, jakie czerpała kobieta z tego związku, to zabezpieczało przede wszystkim jej rodzinę i bliskich, w sensie nie tylko materialnym i finansowym, ale także przynosiło pewne niewymierne korzyści, też takie nieoczywiste, jak na przykład dawanie poczucia bezpieczeństwa jej i rodzinie, chronienie jej rodziny przed wywózką do obozów pracy. Też takie kobiety były zwykle proszone przez rodzinę bądź znajomych o interwencję w sprawie osób, które się dostały do obozów bądź zostały złapane do obozów pracy przymusowej. Więc część kobiet wchodzących w relacje czy w związki z Niemcami mieszkała poza granicami getta. I los tych kobiet był tragiczny w rezultacie. Za zhańbienie rasy, bo taka kategoria istniała w prawie niemieckim, hitlerowskim, trafiały do więzieni, zwykle do Pawiak, inne do obozów pracy przymusowej. Część była w pewnym momencie po prostu zabijana. Nie wiemy, czy przez swoich kochanków, czy w innych okolicznościach ginęła. Takie morderstwa kobiet, kochanek, utrzymanek żydowskich nasiliły się w okresie wiosny 1942 roku, kiedy generalnie Niemcy pozbywali się osób niewygodnych dla siebie, różnego rodzaju konfidentów, donosicieli, no i też właśnie osób, z którymi byli w jakichś relacjach bardziej intymnych. I takie kobiety albo mordowano po aryjskiej stronie i ich ciała porzucano w getcie, albo mordowano je na terenie getta. Więc to są pewne rzeczy kontrowersyjne, ale jednak stanowiące stały element rzeczywistości w getcie. No właśnie, to ja chciałabym zapytać może o jakby poziomy tej kontrowersji, a z drugiej strony jakby akceptacji i powszechności, bo to są dwie strategie różne i zapewne też bardzo różnie postrzegane, tak? W zależności właśnie też od tego, kogo dotyczyły, kto był beneficjentem i jak rozumiem, szmugiel był, mimo że również przestępstwem, był jednak nie tylko tolerowany przez współmieszkańców, sąsiadów w getcie jako strategia uprawniona i mniej kontrowersyjna w sytuacji, w której wszystkim brakowało i głód był doświadczeniem powszechnym, a sposobów, by legalnie mu przeciwdziałać, właściwie już prawie nie było. A prostytucja jednak nie aż tak bardzo, czy jednak możemy, jak to często w warunkach wojennych bywa, zauważyć pewien stopień normalizacji tego zjawiska, przymykania oka i też no, rozumienia, że jest to po prostu strategia przetrwania dla kobiet bardziej dostępna i też taka, z której nie tylko ona, ale również rodziny i inne osoby postronne mogą czerpać pewne profity i korzyści. Czy jednak bezwzględnie była potępiana, przynajmniej oficjalnie i deklaratywnie, a co tam kto myślał i jak z tego korzystał, nie przyznając tego na głos, to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj wydaje mi się, że pewne osądy najczęściej były zawieszane, jeżeli chodzi o prostytucję. Jeżeli chodzi o szmugiel, tutaj nie było w ogóle dyskusji o jakiejkolwiek
jakiegokolwiek cienia krytyki pod adresem kobiet płynącego. To było zjawisko bardzo powszechne, akceptowane zawsze. Mówiono, że szmugiel to życie dla getta i nie dyskutowano z tym zjawiskiem. Natomiast jeżeli chodzi o prostytucję, też najczęściej, zwłaszcza jeżeli prostytucja dotyczyła kobiet prostytuujących się w getcie dla przetrwania, ten osąd był zawieszony, chociaż pewne komentarze oczywiście krytyczne się pojawiały, ale też odnotowywano pewne takie zjawisko jednak powszechnej akceptacji, zwłaszcza w otoczeniu tych prostytutek, dla tego zjawiska. Nawet, a jeżeli się pojawiały oceny tego takiego postępowania, to oceny pozytywne traktowały to, zwłaszcza kobiety same, nie tylko prostytutki, ale ich otoczenie najbliższe, jako pewną formę właśnie oporu cywilnego, jako formę walki o przetrwanie. Niektóre kobiety, natomiast mniej tolerancji, i to trzeba zaznaczyć, było dla tych związków, zwłaszcza z Niemcami, niemieckimi oficerami, dla związków też, bo takie związki były, z konfidentami. I to było jakoś piętnowane do tego stopnia, że wątek romansu między Volksdeutschem, Polakiem, doczepianymi, że tak powiem, sztucznie korzeniami niemieckimi, a Żydówką, pojawia się w jedynej holokaustowej powieści mi znanej, która powstała właśnie w getcie warszawskim, powieści napisanej przez współpracownika Archimu Ringelbluma, Lejba Skałowa. I tam się pojawia ten wątek, ujęty w taki dosyć stereotypowy sposób, to znaczy taki jaki znamy z romansów, z harlekinów, że kobieta schodzi na tą drogę nieprawości, czyli zakochuje się w ogóle z nieuzasadnionych, wręcz takich zwierzęcych powodów w Volksdeutschu. Tak jest to pokazywane, że kierują nią jakieś takie schematy romansowe, że potrzebuje jakiegoś czegoś lepszego, jakiegoś uczucia wzniosłego, które odetnie ją od tych przeżyć gettowych. No i zakochuje się w bardzo prymitywnym Volksdeutschu i później dochodzi, zostaje aresztowana, osądzona, ale wypuszczona i przeżywa przemianę. Nawraca się na drogę właśnie prawości, staje się lepszą, nie dość, że żoną, to jeszcze Żydówką. Jest to bardzo naciągane i tendencyjne w tej powieści. To się rzuca strasznie w oczy, bo Skałów nie był dobrym pisarzem, no ale pisał to z jakąś intencją. Chciał po pierwsze pokazać, że ten problem istniał, tak, ale chciał pokazać, że jest wyjście jakby z tego problemu. I też napiętnować ten problem w specyficzny sposób. Poprzez pokazanie, że tę winę można odkupić, tak? Ale jednak jest to wina. Można się zmienić. Z jednej z relacji z Pawiaka, jaka zachowała się w Archiwum Ringelbluma, wynika, że nawet po aresztowaniu kobiety utrzymujące kontakty seksualne, utrzymanki niemieckie, tak zwane Żydówki, nie czuły poczucia winy. Wręcz przeciwnie, wywyższały się. Co jest ciekawe, że niektóre, jeżeli trafiały do obozów pracy z jakichś tam powodów, nie wiem jakimi kanałami, utrzymywały kontakt z tymi swoimi kochankami i miały lepiej w tych obozach, miały nawet pewną dozę władzy do tego stopnia, że
liczono się z nimi w tym obozie, i także więźniowie, nie tylko więźniowie, ale także zarządcy tego obozu. I to jest zdumiewające. A znamy przynajmniej niektóre ich powojenne losy, tych, którym właśnie dzięki pracy seksualnej udało się ocaleć, jak potem były postrzegane, czy ukrywały to, czy tak jak pani mówiły otwarcie i nawet z pewną dozą Wyższości. satysfakcji, że ich strategia okazała się skuteczną. Czy powiem szczerze, że nie spotkałam się z relacją, która by, czy jakimkolwiek świadectwem, wzmianką, która by potwierdzała, że któraś z tych kobiet przeżyła. Nie wiemy, tak jak mówiłam, Niemcy skrupulatnie zacierali wszelkie swoje kontakty, zwłaszcza te zakazane, intymne. Wszelkie kontakty nielegalne z Żydami, interesy na etapie przed likwidacją getta. I nie wiemy dobrze, nie wiemy niestety, to chyba, jeżeli taka osoba przeżyła, to ukrywała skrzętnie to w swojej biografii, ukrywała to przed rodziną, bo po wojnie z perspektywy już dokonanego Holokaustu nie było czym się naprawdę chwalić. Ani o czym opowiadać. I też nie przypominam sobie w tej literaturze powstającej po Holokauście, żeby ten wątek w jakiś sposób powracał. Ten wątek został wręcz przeciwnie, mam wrażenie, wyrugowany, wyciszony, zepchnięty gdzieś tam na dalszy plan, to wydaje mi się, że wręcz uznano za hańbiące dla ofiar zagłady. To zresztą jest charakterystyczne, bo ostatnio zajmowałam się relacjami z Treblinki, też relacjami kobiet ocalałych z Treblinki. I mam pełną świadomość tego, co się działo z kobietami w Treblince, że były wykorzystywane seksualnie. Natomiast one absolutnie o tym nie wspominają. Nie wspominają, w jaki sposób wydostały się z obozu, zanim na przykład bunt w Treblince, powstanie w Treblince. Możemy się tylko domyślać. Ich relacje są wstrząsająco zdawkowe. Więc myślę, że to wynika właśnie z tego, Z co drugiej przeżywa. strony chyba nie może dziwić w obliczu piętna, jakie odkrycie czy nakrycie ich musiało na nie ściągać. To zresztą bardzo też dobrze widać we wszystkich pracach, które analizują przymusową pracę seksualną podczas II wojny światowej. A właściwie chyba bez cienia przesady można powiedzieć, że niemal każda praca seksualna była wówczas mniej lub bardziej przymusowa. I że rzeczywiście te osoby, które przetrwały, bardzo trudno jest nawet po dekadach namówić na powrót pamięcią do tamtego czasu. To dwie z Tak. czterech strategii, i rzeczywiście zbliżamy się, już przekroczyłyśmy połowę naszego dzisiejszego czasu, więc chyba możemy przejść do tych dwóch kolejnych. Ja jeszcze Państwu tylko przypomnę, że to jest ciągle ten moment, w którym można w komentarzach wpisywać swoje pytania albo też dzielić się refleksjami, które Państwu towarzyszą podczas dzisiejszego spotkania. Tak, i jeszcze chciałam o dwóch innych strategiach powiedzieć. Jedną strategią było udzielanie się, zaangażowanie w sektorze tak zwanym społecznym, czyli taki model strategii, którą można by nazwać pracy społecznej. Większość kobiet, znaczy część kobiet, które się angażowały w pracę społeczną, była to wąska dosyć grupa, elitarna, ale jednak jakąś stanowiła reprezentację, to były kobiety, które były wolontariuszkami, i tu absolutnie o zysku jakimś materialnym z tej pracy
nie można mówić. Natomiast to, co jest ważne w tej strategii takiego bezpłatnego wolontariatu na rzecz społeczności w getcie, to, że one z tej pracy społecznej czerpały ogromne takie taką satysfakcję i zaspokajały takie bardzo ważne potrzeby, których nie mogły na przykład zrealizować przed wojną. I na przykład były kobiety, które należały do tak, przedwojennej żydowskiej plutokracji warszawskiej, które właśnie w getcie odnalazły sens swojego życia albo ten rodzaj działalności właśnie społecznej, który nadał sens ich życiu. I te kobiety naprawdę działały w bardzo licznych w getcie kołach pań. To była kontynuacja pewnej tradycji tworzenia małych takich organizacji kobiecych i prawie przy wielu domach, czy w wielu domach były takie koła pań skupiające bardziej zamożne mieszkanki i one w tych kołach prowadziły różnego rodzaju akcje dożywiania sąsiadów, dzieci. Tutaj mogłabym spędzić z Państwem osobne spotkanie z Panią Anną Kowalczyk i opowiadać o tym. Ten zakres ich działań był olbrzymi i inwencja, jaką wkładały w to, też imponująca. To ja wobec tego chciałabym Panią tylko namówić do odniesienia się do dwóch terminów, które mnie na przykład zatrzymały, kiedy czytałam Pani artykuł, też dostępny w sieci, łatwo go odnaleźć, polecam Państwu serdecznie, zatytułowany Parlamenty Matek i Sióstr. No właśnie, więc chciałabym zapytać o Parlamenty Matek i Sióstr, czym były i skąd ta poetycka nazwa, a także o akcję obiadową, koszykową i łyżkową. Bo to są rzeczywiście chyba dobre przykłady wielkiej innowacyjności i determinacji żydowskich kobiet, które działały właśnie w tych samopomocowych zrzeszeniach, tworzonych często. Znaczy, ten termin Parlamenty Matek i Sióstr jest oczywiście terminem wykreowanym na potrzeby agitowania na rzecz werbowania wolontariuszek do tych organizacji. On musiał brzmieć tak trochę bombastycznie, żeby zachęcić inne kobiety do pracy społecznej. Natomiast ta akcja, o której te trzy rodzaje akcji, jakie pani wymieniła, obiadowa, łyżeczkowa i koszykowa, to były akcje dożywiania sąsiadów, dzieci w obrębie danego budynku albo dzieci w różnego rodzaju małych placówkach, kącikach, świetlicach. I te akcje polegały obiadowa na tym, że kobiety na terenie danego domu agitowały, zachęcały, zbierały podpisy pod listami lokatorów z bardziej zamożniejszych, którzy decydowali się na przyjęcie tych uboższych lokatorów, sąsiadów u siebie na obiad. To po prostu zachęcały do dzielenia się posiłkiem z drugim sąsiadem. Drugi rodzaj akcji. I ten trzeci był bardzo podobny do siebie, to znaczy chodziło o to, żeby raz albo dwa razy w tygodniu dzielić się ze swoim sąsiadem suchym prowiantem, który wkładano do koszyka, stąd nazwa akcja koszykowa, a akcja łyżeczkowa czy łyżkowa wiązała się z darowaniem tej symbolicznej łyżki, mąki, cukru na rzecz sąsiada, który tego cukru i mąki nie ma. I jeżeli każdy taki sąsiad w kamienicy, która była najczęściej przeludniona, liczyła około 200 osób, taką łyżeczkę dał, no to można było rzeczywiście zebrać trochę tej żywności. Ale chciałam powiedzieć też o kobietach, które oczywiście działały odpłatnie w służbie
w tych organizacjach opiekuńczych, społecznych. Ich było naprawdę bardzo wiele. Po pierwsze, w ten sposób dawano im zatrudnienie, a po drugie też dawano im szansę na realizowanie się w funkcjach, których przed wojną nie miały okazji. Niektóre z nich wcześniej były albo bardzo zasymilowane, albo spolonizowane. Wiele z tych kobiet wywodziło się z tego z inteligenckich środowisk. I dla nich to one, pracując dla ludzi znajdujących się w bardzo trudnym położeniu, odkrywały nie tylko swoje powołanie, ale przede wszystkim też swoją żydowskość. I tutaj takim przykładem, tylko jednym wspomnę zdawkowo, jest Henryka Łazowertówna, poetka, która czuła się przede wszystkim przed wojną poetką polską. I w takim środowisku polsko-żydowskim się obracała z dala od tradycyjnego środowiska żydowskiego i w getcie przychodzi pod wpływem tej pracy, zaangażowania w pracę społeczną, ogromną przemianę i ostatecznie decyduje się na śmierć w Treblince. Też pod wpływem tej zmiany ona się poczuła w getcie bardziej żydówką niż nigdy wcześniej się tak nie czuła i była gotowa na wszystko, nawet poświęcenie siebie dla ludzi. Ale jeszcze chciałam opowiedzieć o jednej bardzo interesującej strategii, która... Absolutnie, i to takiej, z którą panią badawczo chyba łączy najwięcej, bo jest najwięcej, sfera mogłabym kultury najwięcej... i sztuki. Dlatego rezerwujemy całą ostatnią część właśnie na ten aspekt, który do dzisiaj dla wielu osób jest zadziwiający. Jak jednak bogate, różnorodne, wszechstronne i ciekawe było życie kulturalne i artystyczne getta. I jaką część tego życia tworzyły kobiety. Dobrze, to zanim przejdziemy do tej części spotkania, chciałabym pokazać jeszcze zdjęcia kobiet, które były zaangażowane właśnie w pracę społeczną. Ich było bardzo dużo i jak widać na tych zdjęciach one się realizowały w bardzo różnych rolach, kucharek, w opiekunek, w ochronk, w świetlicach, w kącikach, tu widzimy dzieci śpiące na podłodze. Z kolei znowuż kuchnia dla dzieci w internacie, tu jako urzędniczki żydowskiej samopomocy społecznej. Tu jeszcze jeden aspekt tych akcji pomocowych, które były angażowane kobiety albo bezpłatnie, albo odpłatnie. To właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, w innym nieco kontekście, recycling rzeczy. W getcie zbierano stare rzeczy, przerabiano je na nowe, na bieliznę, na ubrania cieplejsze i rozdawano między ubogimi ludźmi. I tu właśnie kobiety olbrzymią rolę odegrały w przetwarzaniu, przerabianiu tej, odnawianiu tych rzeczy, tych ubrań. I tutaj mamy bardzo ciekawy, to jest wyjątkowa fotografia, pokazująca, jakie kobiety angażowały się w tą wolontaryjną służbę pomocową kobiet Żydówek. I tu widać po lewej stronie tego zdjęcia kobietę pięknie ubraną, ewidentnie zamożną, razem z córką, sprzedającą tak zwane mareczki, czyli znaczki akcji pomocowej. Za taką mareczkę dostawała jakąś kwotę i później ta kwota szła na potrzeby, właśnie dla najuboższych. Tu mamy znowu bardzo charakterystyczne zdjęcie. Im bardziej ortodoksyjny był dom, tym mniej kobiet było w tak zwanych komitetach domowych. I tu mamy tylko jedną Żydówkę w bardzo ortodoksyjnym komitecie domowym założonym w pomieszczeniu po byłej synagodze. To ten komitet, nie pamiętam, znajdował się przy Świętojerskiej i tam głównie uchodźcy zamieszkali. O, przechodzimy do właśnie tematu życia artystycznego i kobiet, które realizowały się w tym życiu artystycznym wbrew pozorom. Była to też strategia na przetrwanie. Przed wojną bardzo wiele było artystek i artystów pochodzenia żydowskiego i artystek Żydówek,
które działały na niwie sztuki, ale w Grecji obserwujemy zjawisko pojawiania się młodych talentów, nowych twarzy, nowych artystek, aktorek i one nagle tak objawiały się w Grecji z tego jednego prozaicznego powodu, po prostu musiały się utrzymać i sztuka, dziedzina rozrywki, sztuki, teatru była takim obszarem, gdzie można jednak było szukać środków na przetrwanie i wiele młodych kobiet decydowało się w taki sposób, a nie inny realizować. Nie wszystkie występowały w teatrach, w Grecji, nie wszystkie występowały w różnego rodzaju kawiarniach, restauracjach. Bardzo wiele takich artystek, amatorek występowało na ulicach. Natomiast bycie gwiazdą w getcie, czy gwiazdeczką, łączyło się też z pewnymi kontrowersjami, trudnymi wyborami, kompromisami. Miało tą swoją mroczną stronę, o czym wiemy na podstawie biografii Wiery Gram. I tutaj chociażby tak, no właśnie, a czy może Pani powiedzieć, na czyje zdjęcia teraz patrzymy, bo no właśnie, myślę, że przynajmniej części z Państwa udaje się rozpoznać niektóre te twarze. Mnie wydaje się, że widzę Stefanię Grudzieńską. Tak, Stefania Grudzieńska jest, patrząc na pierwszy rząd od góry, widzimy Stefanię Grudzieńską, później Wierę Gran, później Dianę Blumenfeld, znowu przenosimy się do drugiego rzędu i tutaj pojawiają się mniej znane dla nas, a jednak znane bardzo dobrze w getcie gwiazdy i gwiazdeczki, a mianowicie Rojza Sandlerówna, córka znanego aktora teatru jidysz i dyrektora Nowego Azazela. Później Dora Fakiel, Ada Połomska, ulubiona aktorka Jerzego Jurandota, jedna z gwiazd Feminy, która występowała bardzo często u boku Grodzieńskiej. Ta czwarta artystka jest Państwu doskonale znana, to oczywiście Marysia Eisenstadt. Tych aktorek było znacznie więcej. I one, tak jak powiedziałam, niestety w swojej pracy ponosiły bardzo duże ryzyko. To znaczy świat teatru, świat sztuki zawsze i w przypadku aktorów żydowskich i polskich przed wojną dzieliła cienka linia od świata przestępczego i ta linia, ta granica w getcie została w sumie zniesiona i była bardzo płynna, o czym świadczy choćby biografia Manówny, która ewidentnie tancerki bardzo znanej przed wojną, stylizującą się na taką superpolkę wręcz przed wojną, ona wzięła udział w takim konkursie na najpiękniejszą Polkę, warszawiankę i coraz bardziej stawała się podobna do takiej słowiańskiej piękności, przefarbowała włosy, no i generalnie szła z trendem pewnym, ale w getcie była dalej popularna, miała swój zespół taneczny, ale jak Państwo wiedzą, okryła się niesławą, którą trochę łagodzi legenda z nią związana. Niesławą, ponieważ jej mąż był znanym agentem do Gestapo. Ona sama się też przyjaźniła z innym agentem, konfidentem Mireckim. I gdyby przeżyła wojnę, miałaby mniej szczęścia niż Wiera Gran, ponieważ nie miałaby argumentów, które by ją usprawiedliwiały, ale po wojnie pewne osoby,
które przeżyły na szczęście, rehabilitowały ją. Nie wiem, czy skutecznie. Otóż wiadomo, że będąc żoną agenta Rosenberga, agenta Gestapo, miała szczególne przywileje i z nich skrzętnie korzystała. Jednym z tych przywilejów była przepustka, dająca jej możliwość wchodzenia, przechodzenia na aryjską stronę. I ona, wychodząc na tą aryjską stronę, niekoniecznie jakbyśmy przypuszczali, biegła od razu na szucha i donosiła na innych Żydów, ale załatwiała fałszywe dokumenty dla tych Żydów, którzy chcieli uciec z getta. Mamy świadectwa potwierdzające to. Każda z artystek, które przed chwilą pokazałam, w jaki sposób musiała podejmować decyzję o tym, czy i narażać się na kontakt z ludźmi z półświatka, ze świata konfidentów i ze świata agentów Gestapo. Ich było bardzo wielu. Oni byli, stanowili jakąś tam, jakiś tam procent publiczności w teatrach, ale także jakiś procent duży uczęszczających do kawiarni i innych gastronomicznych lokali. A jak wiemy, gaże, które otrzymywały aktorki w teatrach, nie wystarczały na przeżycie i bardzo często musiały dorabiać właśnie występując w różnego rodzaju lokalach. I takim przykładem jest Grodzieńska, która po godzinach występowała w lokalu Splendid i nie tylko, i tam zabawiała gości takich też niecieszących się reputacją swoim śpiewem. Śpiewa niewybredne piosenki erotyczne. I można powiedzieć, że w ten sposób zarabiała, ale jednocześnie chroniła siebie, swojego męża, a może nawet cały zespół Feminy. Tak samo w różnego rodzaju imprezach prywatnych i nie tylko agentów czy ludzi powiązanych z agenturą, tak zwaną trzynastką, brał udział inne piosenkarki, artystki, Wiera Gran, Diana Blumenfeld. Później obie oczywiście albo częściowo przyznawały się, albo nie ujawniały tych faktów, ponieważ musimy pamiętać o tym, że ta cała afera, jaka rozkręcono wokół Wiery Gran, odbywała się w bardzo znamiennych okolicznościach powojennych, a mianowicie wtedy po wojnie to był okres rozliczeń powszechnych w środowisku artystycznym. A ponieważ Wiera Gran miała ewidentnie jakiś prywatny konflikt z Turkowem, mężem Diany Blumenfeld i głównym oskarżycielem w procesie jej, to myślę, że to była przyczyna tego, że jej sprawa wypłynęła, tak? On zresztą szukał winnych, szukał osoby, która doniosła na jego żonę po aryjskiej stronie. I na podstawie tam przesłanek jednego świadka, Pięknowskiej, stwierdził, że to musiała być Wiera Gran. A na przykład wiedział doskonale Turkow, że Grodzieńska występowała w takich, a nie innych lokalach, ale nigdy nie ośmieliłby się na nią donieść, ponieważ ona mu pomogła w getcie w pewnym trudnym dla niego momencie, kiedy stracił pracę jako kierownik Centralnej Komisji Imprezowej. Ona dała mu zatrudnienie jego żonie Feminie. Więc tak mówię, te powiązania były bardzo skomplikowane i tylko prawie każdy z teatrów zabiegał o to, żeby albo dopuszczał do spółki współwłaściciela, który miał jakieś kontakty z, albo z półświadkiem, albo z Niemcami, albo z agenturą gestapowską, z trzynastką. To dawało jakieś zabezpieczenie, także przed cenzurą.
Mamy na to dowody, że tak było. Więc tak jak mówię, bycie aktorką łączyło się z bardzo różnymi trudnymi kompromisami i na pewno każda z tych aktorek, które tu Państwo widzą, artystek, stawała przed różnymi wyborami, o których nawet nie mamy pojęcia. Nie była to droga usłana różami. Teraz, nie wiem, halo? Pani Aniu? Zostałam sama na polu bitwy. Mam nadzieję, że pani Ania za chwilę do nas dołączy. Nie słyszymy, pani Aniu. Przez chwilkę chyba rzeczywiście straciłyśmy łączność, ale mam nadzieję, że to nas nie wybije z rytmu. I czy to już jest moment, pani Agnieszko, na pytania od publiczności, bo pojawiło się... Tak, myślę, że chciałabym zostawić jakiś margines, czy jakieś pole do działania dla osób, które nas słuchają, bo cały czas miałam wrażenie niestety, że przeskakuję z tematu na temat, nie kończąc go, więc jeżeli ktoś by chciał dopytać, to teraz ma do tego okazję, natomiast chciałabym zaznaczyć, że mimo wiedzy, jaką posiadam, nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć. No i też nie sposób w tak krótkim godzinnym wykładzie wyczerpująco opowiedzieć o wszystkich odcieniach tych choćby czterech strategii, ale myślę, że bardzo dobrze się pani udało też zaszczepić w nas ciekawość, żeby te tematy zgłębiać dalej. Kiedy opowiadała pani o strategii polegającej na pracy seksualnej prostytucji, jedna z naszych widzek, pani Marta, napisała: przepraszam, ale po co o tym opowiadać? I to jest, myślę, pytanie, które w ogóle powraca i też tłumaczy czasem milczenie osób, które takie doświadczenie miały. No właśnie, po co o tym opowiadać i czy szukamy i powinniśmy szukać więcej takich relacji, być może dopatrywać się ich czasem między wierszami, bo tak trudno o tym doświadczeniu kobietom było mówić też wprost, prawda? To znaczy, ja bym wyszła z takiego założenia, z jakiego wychodzili twórcy Archiwum Ringelbluma, gdzie właśnie takie świadectwa się zachowały, takie wzmianki. Oni uważali, że jest to część historii getta i nie powinna być przemilczania. Z tym mają problem, tak jak już mówiłam, osoby, mamy problem my po Holokauście. To znaczy, że boimy się, że za takimi informacjami, za tą wiedzą będzie szła niestety fala jakiejś nienawiści, pomówień, niezrozumienia. Niestety tak może się stać oczywiście. Natomiast mówiąc o getcie, chciałam pokazać przede wszystkim pewien problem. Ja nie mówiłam o tym szukając sensacji, ja stwierdzałam fakty. Natomiast był to problem i na pewno i jego skalę. Ta skala była olbrzymia. Jeżeli mówimy o strategiach przetrwania, to musimy mówić także o takich właśnie formach radzenia sobie z tą rzeczywistością. I pewnie powstrzymać się od pochopnych ocen. Tak, i tak mówię, nawet w getcie zawieszano ten osąd, wiedząc, że kobiety, które decydowały się na prostytucję, nie miały innego wyboru. I tak mówię, te opowieści przeze mnie przytaczane, Her Stories, nie są powieściami hagiograficznymi.
I trudno się czasami z nimi pogodzić. Drugie pytanie, bardzo już konkretne, od pani Ilony, dotyczy kobiet, które ocalały z obozu zagłady Treblinka II. Czy mówiła pani o relacjach dostępnych w Żydowskim Instytucie Historycznym, czy innych? To pytanie o Ja źródła. mówiłam wyłącznie o relacjach dostępnych w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jedną z nich zamieściłam w wyborze, który powstał z okazji 80. rocznicy buntu w Treblince. Jest tam tylko jedna relacja, ponieważ ona jest mniej zdawkowa i pokazuje okoliczności opuszczenia obozu przez Minę. Zapomniałam, jak się nazywa, przepraszam, wiem, że miała na imię Mina. Uciekła z Treblinki 1, co graniczyło z cudem oczywiście. Później do tej Treblinki wróciła w nadziei, że odnajdzie tam swojego brata, ale on już nie żył. Oczywiście nie weszła do Treblinki, tylko próbowała się dowiedzieć, czy jeszcze żyje. No, pozostałe relacje są jedno, dwuzdaniowe, ale są. Niestety tyle pozostało. Takich relacji nie znalazłam w innych archiwach, a szukałam z czystej ciekawości dla porównania, czy te kobiety później mówiły o swoich losach, co się z nimi działo. Większość z nich zmieniła nazwiska i były nie do odnalezienia po wojnie. Są Bardzo jeszcze jakieś. dziękujemy. Chyba nie mamy więcej pytań i jeszcze tylko jeden komentarz, który mi tu mignął, że wszystko, co dawało szansę na przeżycie, było akceptowane i może to też jest dla nas jakaś puenta tego spotkania, żeby bardziej się przyglądać i próbować rozumieć, ale też odkrywać, bo jeszcze wiele zapewne zostało do odkrycia, choćby z tego powodu, że o tych mniej heroicznych z dzisiejszego punktu widzenia strategiach przetrwania wolano milczeć, że badaczom i badaczkom nie braknie jeszcze pracy zapewne przez wiele lat, a nawet te historie, które wydaje się nam, że bardzo dobrze znamy, tak jak chociażby historię Wiery Gran, wiele z Państwa na pewno zna, też mają jeszcze ciągle te odcienie, które nie takie są wcale czarno-białe i znów powszechnie znane. Także bardzo dziękuję pani doktor Czuję, przepraszam bardzo, za pojawiło dzisiejszy się wywiad. w ostatnim momencie Oho, pytanie. rzeczywiście, tak. Powiedzmy na Znaczy. nie, to były kobiety, które nie zaangażowały się w żadną z tych czterech strategii, lecz poświęciły się na miarę możliwości i w tych warunkach pracy naukowej i edukacji. Znaczy, wydaje mi się, że w warunkach getta, przynajmniej z tych biografii, które poznałam, nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby kobieta miała ten komfort zajmowania się czy też realizowania właśnie w czymś, co nie łączyło się z przetrwaniem. No może z wyjątkiem kobiet Oczywiście, zaangażowanych przepraszam. w Onyx Szabbat i Archiwum Oczywiście, Stowarzyszenia tak, Archiwum ale każda z tych Niepodległym. kobiet, które pracowały czy współpracowały z Onyx Szabbat, działała także w różnych innych dziedzinach. To była tylko praca dodatkowa, misja. Natomiast większość tych kobiet pracowało albo w Judenracie, albo w żydowskiej samopomocy społecznej, albo w sektorze edukacji. A jeżeli chodzi o pracę w edukacji, to oczywiście były kobiety, które poświęciły się pracy w edukacji, jak na przykład Rojza Semchowicz, która płaciła to życiem, ale jej pracę raczej należy łączyć z pracą też społeczniczki, takiej, która się zakończyła właśnie śmiercią męczeńską, ponieważ ona się zaraziła od swoich podopiecznych, dzieci z ulicy, tyfusem i bardzo tą chorobę źle przeszła, znaczy źle przeszła,
w ogromnych mękach umierała na tyfus i była nieodżałowaną współpracowniczką Centosu. Bardzo wiele dzieciom dawała z siebie. Można powiedzieć, że ona rzeczywiście zatraciła się w tej pracy, całkowicie się jej poświęciła, ale wiedziała, że to ma ogromne znaczenie dla tych dzieci, którym to życie oddała, osieroconym, porzuconym, samotnym. I wydaje mi się, że tutaj trudno mówić o komforcie zajmowania się jakąś pracą, taką, w takim pojęciu, jakim my mamy współcześnie. To Nie znam Rahela Auerbach, historii. Rahela Auerbach była kucharką, o której było kierowniczką poświęcone kuchni. poprzednie nasze spotkanie, które Państwo mogą obejrzeć na kanale YouTube Żydowskiego Instytutu Historycznego. Też przecież prowadziła kuchnię ludową, prawda? Oprócz tej tytanicznej pracy, którą wykonała po to, by Archiwum Getta mogło przetrwać, a potem zostać odnalezione. Bardzo Państwu polecam nasze poprzednie spotkanie z dr Karoliną Szymaniak, które było w całości tej postaci poświęcone. I chyba teraz już naprawdę nie mamy żadnych pytań. Kończy się też nasz czas. Bardzo dziękuję pani doktor Agnieszce Żuk-Kiewskiej i Państwu za obecność, za spotkania. Zapraszam już od piątku na nową wystawę Żydowskiego Instytutu Historycznego Niewielkie resztki solne Isaac Celniker wobec doświadczenia zagłady poświęconą powojennej, młodzieńczej twórczości Izaaka Celnikiera, wielkiego artysty żydowskiego. I po raz pierwszy na wystawie będzie można zobaczyć prace, które powstały zaraz po wojnie. To jest gratka i nowość dla wielu z Państwa. Ja bardzo dziękuję za ten wieczór. Zapraszam za niespełna miesiąc na kolejne żydowskie herstorie i jeszcze na sam koniec sobie pozwolę z kolei na naszą małą prywatę Muzeum Historii Kobiet, ponieważ dla nas z kolei 18 listopada ważne wydarzenie, po to, żeby Muzeum Historii Kobiet mogło w Polsce powstać i opowiadać historię kobiet żyjących na naszych ziemiach, również oczywiście w dużej mierze kobiet żydowskich. Prowadzimy aukcję dzieł sztuki, aukcję, z której całkowity dochód wesprze budowę naszego muzeum. Bardzo Państwa zachęcam, żeby może spojrzeć na nią łaskawym okiem. Wspaniałe polskie artystki namalowały, stworzyły, wyrzeźbiły 17 znakomitych prac i już teraz można je licytować. Myślę, że jak wszyscy tu jesteśmy, historia kobiet i jej upamiętnianie jest dla nas ważne i drogie, dlatego na sam koniec, korzystając z przywileju prowadzącej ten cykl, pozwalam sobie Państwa zaprosić również na nasze wydarzenie Fundacji Muzeum Historii Kobiet. A na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dziękuję pani doktor Agnieszce Żółkiewskiej i Państwu do zobaczenia, do następnego razu. Bardzo dziękuję też za dzisiejsze spotkanie, zwłaszcza pani Annie Kowalczyk, prowadzącej. I dziękuję państwu, że spędziliście państwo z nami ten wieczór. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, jednak będzie prowadziło do takiego pełnego nadziei i wniosku, że w sytuacji tak trudnej, granicznej, w tak tragicznych warunkach kobiety, nawet jeżeli ich strategią na przetrwanie była prostytucja, dawały to był dowód ich takiej zdolności adaptacyjnej, ogromnej siły woli i zawsze, że robiły to z myślą nie tylko o sobie, ale o swoich najbliższych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Dobranoc Państwu.